12 064 przedszkolaków i uczniów rozpoczyna w poniedziałek nowy rok szkolny w suwalskich placówkach. To jest więcej o ponad 360 uczniów w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jeżeli też mówimy o liczbie uczniów, to też trzeba pamiętać, że te statystyki nam znacznie zwiększają się poprzez fakt, że 26 oddziałów więcej mamy w szkołach ponadpodstawowych, czyli kolokwialnie mówiąc szkołach średnich, i przez to prawie 900 uczniów więcej w klasach pierwszych tychże właśnie szkół. Tak wygląda na chwilę obecną, ale proszę pamiętać, że jeszcze takie drobne zmiany, bo wędrówki między dziećmi, między szkołami, ale też i między gminami, miastami trwają. Pod koniec minionego roku szkolnego rodzice bombardowani byli wizjami zmianowej nauki w szkołach. Okazało się, że te domniemania były przesadzone. Dzisiaj Ewa Sidorek, wiceprezydent miasta odpowiedzialna za oświatę, poinformowała, że o zmianowości w naszych szkołach nie ma mowy. Najdłużej zajęcia będą trwały w szkole podstawowej numer 4. Analogicznie jak w roku ubiegłym, takim punktem dla naszym jeszcze, myślę, że przez ten, mam nadzieję, że ostatni rok trudnym, to jest szkoła podstawowa numer 4. Poprzez to, że po reformie oświaty zrobiła się to szkoła ośmioklasowa, czyli przybyły nam tam dwa roczniki. Kolejna kwestia, na pewno rozbudowujące się ciągle osiedle, to spowodowało, że w szkole podstawowej numer 4 tych dzieci mamy jednak znacznie więcej. I mam nadzieję, podkreślam, że to już ostatni rok, zajęcia tam będą odbywały się sporadycznie, bo w ubiegłym roku były to 3 oddziały i mam informację od pani dyrektor, że nie będzie w tym roku tego znacznie więcej, do godziny 17:10. W pozostałych placówkach zajęcia będą kończyły się wcześniej. W pozostałych szkołach 15, czyli 8 godzina lekcyjna, 15:20, bądź też sporadycznie w niektórych szkołach 16:10 będą kończyły się zajęcia. W związku z tym, z tych danych wynika, że nie musimy martwić się, nie mamy tego problemu, jaki mają niestety duże miasta, że dzieci będą nawet zaczynały lekcje o 14:00. U nas takiego problemu nie będzie.